Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Brodatego Geeka. No dzisiaj trochę zasypuję was filmami, ale niedawno przyjechała do mnie paczka z najnowszym numerem Ninjago oraz najnowszym numerem Friends, więc nie mogłem się powstrzymać i stwierdziłem, że otworzę magazyny, zapoznamy się z ich zawartością i zobaczymy, jak prezentują się w tym miesiącu dodatki. Zacznijmy może od Ninjago, bo też wydaje mi się, że więcej osób jest właśnie tym tytułem zainteresowana. Oczywiście z tych wszystkich informacji, przede wszystkim z rynku niemieckiego, wiadomo co w kolejnym numerze będzie, ale też sprawdźmy, kiedy on się ukaże w Polsce, bo to, że dostajemy takiego wężona, czy też płomienną żmiję z Morgensternem, jak tutaj to jest opisane, owiniętego papierem toaletowym, według pytania, dostaniemy 1 października, dodatek naprawdę zacny, wydaje mi się, że warto na ten numer czekać, aczkolwiek ja bardziej czekam na to, czyli na nowy numer Ninjago Legacy od 10 września, także już niebawem się pojawi, za mniej więcej 2 tygodnie. Tutaj mamy instrukcję złożenia kola, który został do tego numeru dołączony. Jak wiecie, wcześniej mówiłem, że no, to nie jest nic wow. Ja pamiętam, że całkiem niedawno był kol, tylko tamten młot był zaokrąglony, ten akurat jest taki sześcienny. No i to właściwie tyle różnic, bo to znowu jest kolejny raz jeden, oczywiście z paczki Ninja. Tutaj jeszcze informacje o multipaku XXL. W zestawie mamy 30 kart, czyli 6 boosterków plus jedną z 3 niesamowitych kart XXL. Spoko. Ja nie wiem, czy nawet takiej karty nie miałem w DVD z ostatnim sezonem Ninjago. Jakaś XXL była, ale nie pamiętam która. Czy to jedna z tych? Nie mam pojęcia. Dobra, tak prezentuje się zawartość magazynu. Tutaj oczywiście prace od was. Tutaj też mamy kolejny konkurs. No i to by było na tyle. Składam kola i zaraz oglądamy go z bliska. Młot kola to ewidentnie potężny oręż. Zobaczmy, jak on się prezentuje. Mamy tutaj trochę elementów trans orange. Mamy tutaj też te pościnane elementy, które są przydatne do jakichś takich bardziej wymyślnych konstrukcji, natomiast sam młot na jakiegoś wielkiego szału nie robi. Okej, on tutaj sprawia wrażenie takiego, wiecie, przesyconego wręcz ogniem, który gdzieś tam ze środka się wydobywa, ale nic poza tym. No, wolę standardowe odlewy broni. Co do minifigurki, Kol wygląda dość prosto, na pewno na plus ta bandamka, dlatego że nie jestem fanem tych dwuczęściowych elementów, które dość ciężko wpinają się pod główkę minifigurki, no i one też lubią się jakoś tak obracać. Te elementy jednolite wolę zdecydowanie bardziej. Torsik zadrukowany, tak powiedziałbym, dość standardowo. Dwustronny nadruk na buźce, tutaj zeźlony, z tyłu taki uśmiechnięty, aczkolwiek też trochę zrelaksowany. Minifigurka, no, jak to po prostu jeden z całej ekipy Ninja. Troszeczkę powielona, w nieco innej formie niż ostatnio, ale to znowu Kol. Ja zdecydowanie wolę te figurki bardziej nieoczywiste. A co znalazło się we Friendsach? Zestaw sceniczny Andrei z gitarą. No i dzięki magazynowi LEGO Friends już można, myślę, sobie całkiem niezłą kapelę zmontować. Mamy tutaj kolejną gitarę, tym razem taką niebieską, ale zobaczmy, co w numerze kolejnym. Mamy tutaj od 1 października uroczą zabawkę LEGO Dash piesek Stefani w salonie psiej piękności. No, z fajnych elementów na pewno szczotka, na pewno kran. Pieski, one nadają się tylko do Friendsów. Niestety te zabawki, które tutaj dostaniemy, no, skalą niezbyt dobrze pasują, jeśli chodzi o figurki, do normalnych minifigurek LEGO. Natomiast tutaj już, jeśli chodzi o ten zestaw, myślę, że całkiem spoko. Mamy taką niedużą estradę, mamy tą gitarę. Jest oczywiście i komiks. Tutaj też to wydanie specjalne LEGO Friends ze źrebakiem, które mogliście też gdzieś tam u mnie na kanale sobie zobaczyć. O, zaśpiewajmy piosenkę i można zrobić, zobaczcie, deserowy mikrofon. Czy ktoś to w ogóle robi? Tak swoją drogą? Dobra, co tutaj dalej? Trochę łamigłówek, jeszcze więcej komiksu. No i za chwilkę pewnie będą prace od czytelników. Wow, ale powiem wam, że prace w magazynie Friends to są naprawdę na wypasie. Konkret, zobaczcie, na przykład mafinka Ali wyglądała na przepyszną. No wyglądała. Dobra, tutaj jeszcze kolejny konkurs, warto brać udział. No a później psiak. I zaglądamy oczywiście do dodatku. Zestaw sceniczny wydaje się być naprawdę sympatyczną konstrukcją. Mamy tutaj taką niedużą obrotową scenę z umieszczonym mikrofonem na statywie. Tutaj jakieś dwa głośniki. No i z tej strony mamy stojak z gitarą. I gitara jest naprawdę ładna, bo dodatkowo jeszcze tutaj została ładnie zadrukowana gwiazdkami. Zobaczcie, te gwiazdki niektóre są takie w spoczynku, niektóre gdzieś tak z lekkim ogonem komety się poruszają. Naprawdę spoko, fajnie, kolejna gitara może dołączyć do kolekcji. No i tak jak mówiłem wcześniej, LEGO Friends
pod kątem tych dodatków składanych jest naprawdę zdecydowanie lepsze dla mnie, aniżeli te dodatki, które dają nam zwierzaczki, które skalą w żaden sposób nie są w stanie wpasować się w normalne środowisko minifigurek, ale te elementy bardzo chętnie wykorzystam. I co, który magazyn okazał się lepszy, który dodatek bardziej Wam się podoba? Dawajcie znać w komentarzach. Ja uważam, że mimo wszystko chyba w tym miesiącu lepiej wypada dodatek we Francach, dlatego że dostajemy tutaj trochę uniwersalnych klocków. No a co do kola, mam ich w kolekcji już kilku. Fajnie, że wpada kolejny, aczkolwiek to jest następny kol. Co do Ninjago, zdecydowanie czekam na kolejny numer, a tutaj ten pojedynek wygrywają Francy. Na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć!